Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam was na przegląd osób świątecznych, które mam z iluś tam lat. Jeżeli znajdę, to wam wszystko podlinkuję w opisie filmu, także tam was bardzo serdecznie zapraszam z tych rzeczy, które gdzieś tam są dostępne. I jeszcze jedna rzecz na samym początku, oprócz tego, żebyście subskrybowali, to na Instagramie codziennie pojawiają się zadania. Taki kalendarz adwentowy z zadaniami, więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to tam was zapraszam, wpadajcie i mam nadzieję, że te zadania też umilą wam te przygotowania do świąt. Zaczynamy! Pierwsze pudło. Powiem wam, że jak je otworzyłam, to nawet zapomniałam, co ja tutaj mam. Dobra, tutaj mamy reklamówkę z jarzębiną i to często jest w Castoramie. Jak znajdę na Allegro, to wam też podlinkuję. Ta jarzębina super się sprawdza nawet do ozdobienia choinki, także dla mnie to jest mega świąteczny dodatek. Ja je też używałam do girland. Tutaj będę sobie składać. Mamy tutaj poduchy. Zapomniałam totalnie, że mamy takie poduchy, gwiazdki. Słodkie, do sofy, nie wiem, od razu sobie. Totalnie nie pamiętam, gdzie je kupiłam, ale jak je znajdę, to wam podlinkuję. Mamy tutaj krasnale, bo mamy taką małą tradycję i w tym roku też musi jakiś nowy krasnal tutaj się pojawić, ponieważ co roku dokupujemy jednego krasnala i to są właśnie na takie półki, tam stoją takie duże, gdzieś są porozstawiane te krasnale, muszą przecież być. Następna rzecz, która tutaj jest, to ja totalnie nie wiem, do czego ja to kupiłam, ale mam tutaj takie coś i nie wiem, co z tego zrobię, natomiast mam. To jest wieniec, który robiłam w tamtym roku i on właśnie zawiśnie w miejsce tego liścia, który tam widzicie. Tutaj mamy kolejny, też robiłam go sama. Właściwie wszystkie wieńce, które mam tutaj gdzieś robione, to bawiłam się z tym sama, ten odpada. Miał świecić, nie świeci, zobaczymy, czy zostanie tak, czy go będę przerabiała. Powiecie, że fajnie by było mieć je żywe, ale to się okropnie sypie. Mieliśmy taką choinkę w tamtym roku, właśnie z żywych, nie wiem jak to się nazywa, z żywych tych gałązek świerkowych i po prostu sypała się na potęgę po dwóch dniach, więc odpada to dla nas. Tu mam takie podkładki, to są podkładki pod girlandy IKEA. Ja je podkładam, bo one są mimo wszystko trochę ostre. I jeżeli mamy delikatne meble, to fajnie coś podłożyć. I ja tutaj mam takie rulony z IKEA, to jest do szuflad. Tnę je na takie węższe kawałki. Generalnie to są odpadki z tego, jak wyposażaliśmy szuflady, więc to mi zostało i mega to się przydaje, więc warto nie wyrzucać wszystkich rzeczy, tylko dawać im inne zastosowania. Mamy tutaj jeszcze choineczki, czyli wszystkie dodatki. Po kolei kolejne choinki, także tutaj cały las sobie zrobimy z tego. Co my tu jeszcze mamy? O, jakąś tam świeczkę. To też gdzieś kiedyś dostałam, ale to mi totalnie nie pasuje, bo ja akurat srebrnego nic nie mam, więc może byśmy ją na złoto przemalowali. Będziemy robić to trochę później. Mamy tutaj jeszcze podkładki świąteczne, no i najważniejsza część tutaj tego wszystkiego to girlanda świetlna. Ona zrobiła w waszych domach furorę w tamtym roku, u nas też. Ona zawiśnie tutaj i za mną. I to daje przepiękny efekt. Ja wam to już tutaj linkuję w razie czego. Z tym, że kupujcie sobie to od razu, bo ja wiem, że potem ceny rosną. Im większe zainteresowanie, tym ceny rosną. I pisałyście mi o tym w tamtym roku, także w tym roku od razu, kto pierwszy po prostu, ten lepszy i ten ma taniej. Co ja tu jeszcze mam? O, dziadek do orzechu, czyli je zakupiłam! Faktycznie, miałeś rację. No wiem, że miałaś. Chciałam generalnie w tym roku zmienić na biało-czerwone święto. Dziadka ma biało-zielonego, wszystko mi się pochrzaniło. No i czemu biało-zielonego kupiłam? Skąd ja to mam? Ziska! Nie pamiętałam, że go w ogóle mam. I tu są jeszcze takie świecące gałązki. Również ziska, to się okropecznie sypie, ale daje przepiękny efekt. Nie mam tutaj nigdzie baterii, bo dopiero je będę wkładać. No i tutaj jeszcze takie też dodatki na półkę do poskładania. Więc to jest tak dużo takich pierdołek, ale to potem daje taki finalny mega, mega klimat. Także to jest pierwsze pudełko, lecimy z następnym, bo jeszcze tego dość sporo. Tutaj mamy święta najważniejsze i mamy tutaj najważniejsze ozdoby, jakie są, czyli każdy ma swoją ozdobę, zawieszkę na choinkę.
I tutaj mamy ozdobę z odbiciem rączki Mikołaja. No nie poszło nam w tamtym roku. No bardzo nam nie poszło z odbiciem tej rączki maleńkiej. W tym roku spróbujemy może jeszcze raz, ale to mamy pierwsze święta Mikiego. Ta zawieszka jest mega ważna, to są w ogóle mega ważne rzeczy. Tutaj mamy zawieszki, które robiliśmy sami. W tym roku no nie jesteśmy w stanie tego jeszcze zrobić z Mikołajem, bo Mikołaj jest za mały, ale na pewno w przyszłym roku, jak tylko manualnie bardziej będzie chciał robić takie rzeczy, to na pewno pojawią się kolejne nowe. Kocham święta za to, że mogę mieć mnóstwo pierdół, a tu mi odpadło, muszę to skleić. Ojoj, a miałam trzy takie ładne. I ucho mu, o ruch mu odleciał, gdzie on ma ruch? O nie! Nie ma dzwonka, nie ma roga, biedny, zmaltretowany łoś. Święta, to jest Krzysia dla mnie. To jest moja dla Krzysia. Tutaj mamy Alitosę. Pierwsze święta i tutaj mamy Daleniosę. Temu tak z boku, bo tutaj miało być odbicie łapy Daleniosy, ale jakoś tak. Muszę kupić chyba ten dynks do odbijania, taki lepszy, bo farba się totalnie nie sprawdza. Jeżeli macie zamiar odbijać swoje rączki gdziekolwiek, to nie farbą. Nie farbą, bo widzieliście, jak wyglądała sprawa z farbą. Dobrze, następne tutaj mamy takie ozdoby od mojej babci i one też zawsze gdzieś tam wiszą na choince. Moja babcia robi sama. Fajna pamiątka. Może ktoś z Was robi takie na szydełku rzeczy, to dajcie znać w komentarzu, bo wiem, że dużo ludzi lubi się tak, wiecie, bawić w takie rzeczy, sprawy i może robić taką choinkę właśnie samymi swoimi rękami tylko i wyłącznie. Tu mamy taką gwiazdę, którą kupiłam i nigdy nie wiem, gdzie ją zawiesić i w tym roku mam podobny problem. To może nawet nie będę jej otwierać, bo nie wiem, czy ona wyjdzie z pudełka. Lecimy następne ogromne pudło i tutaj mamy dużo ciekawostek. O, Mikołaj, rogi też tu są. To jest pierwsza zabawka, pierwszy prezent taki pod choinkę, który Mikołaj dostał i akurat on też na tej choince się znajdzie. My stwierdziliśmy, kiedyś to widzieliśmy, że no, teraz będzie grał. Ale to wszyscy lubią, jak grają pozytywki, nie? Trochę się niektórzy boją, jedni lubią, ale fajną sprawą na choinkę jest dawać właśnie takie większe ozdoby w postaci takich zabawek. Dla mnie to jest super sprawa i mega fajnie to wygląda. Mamy tutaj też ogromne kokardy, piękne, duże takie kokardy, brokatowe i one też zawisną na choince. No, one, to już jest ich trzeci sezon. One pięknie rozpraszają światło. I jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Tego nakupiłam mnóstwo, ponieważ to jest fajnie, jeżeli macie na przykład rzadszą choinkę albo coś takiego, to pięknie rozbija światło ze światełek. Jeżeli włożycie to do środka i tutaj gdzieś będą pojawiać się światełka, to choinka będzie jeszcze jaśniejsza. Także takie brokatowe rzeczy są naprawdę super. To jest niby na takich żabkach, ale te żabki to takie są trochę o dupę rozbić. Ja po prostu to tak wkładam i się trzyma. O, mamy tutaj kolejną piękną bombkę. To jest Krzyś, Alita, Dalia, Marta osobno, zawsze mnie to smuci, no ale fajnie, no bo mamy wspólną bombkę. Tutaj jak dostaliśmy tą bombkę, to jeszcze... O, brokat wokół, brokat wokół, brokat... A, jeszcze wtedy Mikołaja nie było. Bombki, o, spetarek. Ja lubię takie pierdoły kupować. Słuchajcie, my mamy wszystkie bombki plastikowe od 5-7 lat, jakoś tak. Dlatego, że mamy psy, mogła ta choinka polecieć, nawet nam samym poleciała. Teraz dobrze, że mamy plastikowe bombki, no bo mamy Mikołaja, więc nie wiadomo, co z tą choinką będzie i jak to będzie wszystko wyglądać. Żeby wiedzieć, że choinka poleciała, to mamy dzwonki. Mamy tu jeszcze sianko, ogromne bombki. No przecież na każdej choince musi znaleźć się bombka. Tylko ta jest takiej średniej jakości, ale musi znaleźć się samochód. O, trzeba odkurzyć wszystko. Samochód z choinką. Nie, to jest taki modny trend. Poddaliście się trendowi samochodów z choinką na ten? Takie amerykańskie ozdoby. Tutaj mamy bombkę, którą dostaliśmy od naszej widzki. Cały czas Kasiu jest z nami. Zawsze ją mam, że ja takie rzeczy jestem bardzo sentymentalna. Ja z takimi rzeczami jestem mega sentymentalna. I tutaj też mamy bombkę. I to jest od Nakomi. Słuchajcie, tak. I mamy tutaj bombkę Marta, Krzysiu, Alita i Dalia. No, mówię, że jestem bardzo sentymentalna, mówię. No i tam już więcej właściwie nic nie ma. O, kupiłam kiedyś takie, żebyśmy sobie odmierzali do świąt, to z takich małych gadżetów. Żebyśmy sobie odmierzali do świąt, ale to w ogóle nie działa cały czas. Cały czas były 14 dni. Skąd to tutaj? Tulipan? Tulipan? Przecież ja miałam chyba 10 lat temu. Więc jeszcze 10 poleży.
Tu są takie pierdółki do ozdabiania paczek i pakowania. Wstążki, jakieś takie dodatki, żeby prezenty wyglądały super i mega fajnie. O, tutaj mamy choinkę, na którą no, zawsze mówię, że ją kocham. Ona dalej z nami jest, jest piękna, ale tak jak mówię, ja nie mam nic srebrnego. Nie wiem, do wiatrowaku razem z tą szyszką pójdą. I ona jest na podgrzewacze. Pięknie to wygląda, rewelacyjna jest ta świeczucha. Znaczy ten stroik właśnie ze świeczkami. Prześliczny, ale w ogóle nie pasujący do niczego. Mamy tutaj ogromny słój na ciastka, które trzeba będzie za niedługo zrobić, bo przecież ciastka muszą być. To jest pierwsza rzecz, która stanie z tyłu w kuchni na parapecie. Gdzieś tu jeszcze do tego było ta góra. O, a chciałam kupować świeczkę świąteczną, a ja mam z tamtego roku jeszcze. O, i dalej piachnie. No to już dzisiaj się będzie palić. Mikołaj gdzieś tam się bawi. Dobra, mam tutaj ogromną gwiazdę i to jest taki niewypał ta gwiazda. Kupiłam gwiazdę w Sinseju, patrzcie jaka ona jest wielka. W ogóle nie wiadomo gdzie ją zawiesić, gdzie ją złożyć, gdzie ją po prostu, wiecie, ogarnąć. No nic się nie da, nie wiem jaką musiałabym mieć chałupę. Na zewnątrz nie dam, bo to z kartonu. No po prostu, no nic, tylko statuę wolności uda. O, to jest jakiś sposób! Myślą! Dobrze, co tu jeszcze mamy? Kolejne jakieś pierdółki. O, jeżeli chodzi o te gwiazdy, tamta jest za duża, w ogóle nie świeci, takie bleco. Ale w IKEA są przepiękne gwiazdy, właśnie też z kartonu. Też się je tutaj, wiecie, rozkłada, tylko to trzeba się skupić nad tym. I one właśnie wiszą też u nas na oknach. Zobaczymy, czy je zawiesimy tutaj, czy na przykład na górze u Mikołaja, u nas w sypialni. I to daje przepiękny efekt, bo przez to się wydobywa światło, to wygląda naprawdę magicznie. Także tutaj, jeżeli szukacie tych gwiazd, to polecam sobie zerknąć w IKEA. Ja wam też wiem, że na Allegro to sprzedają, więc na Allegro wam dodam, jeżeli ktoś nie ma po drodze do IKEA. I tutaj, mówiłam. Tutaj mamy jeszcze Mikołaja. To świeci. Świeciło w tamtym roku. To jest święta. A nie, mówiłam, że nie mam baterii. A może świeci? Nie, nie świeci. Zapomniałam sobie o tym. O, to chyba się zepsuło. No ale ładne. Nie ma pokrywki od tego słoika. Gdzieś musi być. Nie ma. Może z innym pudełku. Może. No to pakował. Świeczkę już zostawiam, bo sobie zapalę, ale jeszcze i tak będę świeczkę kupować, no bo co, to jest jedna świeczka na całe święta? Szukamy góry od słoika. Pudełko całe pełne takich farfocli. O, jest i pokrywka. Dobrze, fantastycznie, czyli mamy już całość. Dobrze, słoik jest. Gites. I tutaj mamy wszelakiej maści właśnie kubki świąteczne. To akurat mało wyględne, ale naprawdę mam tutaj lepsze. O, to mam super kubek, dostałam. To są teksty z filmów. Kocham ten kubek, dostałam go nie wiem ile lat temu. Bardzo dużo lat temu, ale bardzo go lubię. Dzisiaj wymieniamy kubki. Och, tutaj jeszcze jest na ten słoik taki, przepraszam. O, tyn, żeby wyglądało jeszcze bardziej świątecznie. No moje kolejne kubeczki. Ja już zapomniałam o tych kubeczkach, które ja tutaj mam. Takie słodziaki. Tutaj jest ich dużo. O, na przykład takie, te są przezarąbiste. Kocham kubki świąteczne, mam ich całą masę i całą kolekcję. Każdy właściwie inny, ale to jest rewelacja. Nie wiem, czy wy też tak... kubki jesienne inne, halloweenowe inne, na lato inne, zimą inne. No przecież z takiego kubka kakałko smakuje całkowicie inaczej niż wiecie, z takiego byle czego. Te dwa ciastka. Tutaj, o, jest kubek, żeby zaparzyć sobie porządnie herbatki. Nie ma to tamto, nie? Ja nigdy nie parzę tak herbatki, ale kubek mam. Jakby mi się zachciało zaparzyć, to mam. Potem w międzyczasie będziecie je widzieć, bo tutaj muszę to wszystko przegrzebać i ogarnąć, więc się tym za chwilę zajmę. Dobra, i tutaj mamy właściwie ostatnie, co ja tutaj mam. I nie mam tego aż tak dużo, jakby się wydawało. Pomimo tego, że wizualnie tego jest sporo i to wszystko jest moje, to wcale tego nie ma tak dużo. Tutaj mamy ozdoby na choinkę jeszcze. I mamy tutaj girlandy świąteczne. Takie. I to są girlandy, które były na okapie.
są girlandy, które były na kominku, tylko to zaraz zmieniliśmy kominek, więc muszę to wszystko ogarnąć. Muszę też to wziąć i umyć wszystko. Wszystko będę rozkładała i po prostu myła, szorowała. Dajcie znać, jak, w jaki sposób wy to myjecie najszybciej. Ja bym najchętniej to włożyła pod prysznic i zlała wodą i hura. Natomiast, no wiecie, to jest metalowe i boję się, że to może po prostu zacząć zachodzić rdzą, a to wtedy będzie przypał, nie? Więc zazwyczaj myję to po prostu wilgotną ściereczką i jedno po drugiej myję. One z tej strony są, o to jak wyglądam, że ja odzdabiam takie rzeczy. Ja się zawsze tym wszystkim tutaj, no nie? Więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, ja to ogarniam, biorę się za sprzątanie tego, bo to będzie trwało festy długo czasu. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie ozdoby świąteczne, takie wiecie, ulubione, bez których nie wyobrażacie sobie świąt, o które dbacie jak o święte kości, jak to się u nas mówi. Piszcie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, czy u was w domach też coś takiego sentymentalnego się pojawia. Przyszedł czas na drugi prezent Mikołaja, więc Martuś, szukamy. Mikołaj, szukaj, gdzie jest dwójeczka? Gdzie jest dwójka? To szukaj jest. Zawsze. O, jest. To jest dwójka. To teraz ściągnij. Ściągasz? No, trzymaj. Mocno, ciągnij. No mocno, mocno. Ty umiesz ciągnąć. Jest, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. No. Jeee! Brawo! Brawo! Idziemy otworzyć. Tak, czy tam, jest zawsze światło. Mikołaj dzisiaj jest po prostu najbardziej świąteczną tutaj maleńkością. Otwieramy najpierw, Mikołaj otwiera? Tak, otwieramy najpierw Mikołaj. Niech będzie. Okej. Okay. No, mama ci pomoże. Mama ci pomoże otworzyć, daj mamusi. Mamusia ci pomoże, zobaczymy. Co tam ci... No. Dzisiaj Samo, przyniosł tu? Los. Tutaj. Zobacz. Jest coś dużego. Co to tam jest? Jeszcze trochę mi się otworzy. O! Teraz chyba już wyjmiesz. Co to? Klocki nowe. To jest auto. Auto to całkowicie inaczej. Tu się takie rzeczy ruszają. Tu jest taki specjalny klocek, słupek drogowy. Ja. Ale masz zabawkę. Tak. Zakładamy i mamy auto. Jak robi auto? No. Zakładamy. Włożyć tam, gdzie to było. Tak. Fajne. Tu mu się rusza, bo to jest taki hak, żeby zahaczyć inne auto, żeby mógł holować. To jest holownik. Tak. Będziesz holował auta? Jest! Super! Dobrze, to Mikołaj się bawi, a mama teraz otwiera dwójeczkę. Znalazłaś? Tak. Uuu, rękami! A, ty jesteś słodki! Jak te ciasteczka! O, jakie ładne! O, ja! To znaczy, rozmiar jest dobry. Idea! Jakie fajne! Dziękuję. Działa w nich telefon. Tak? Mają tu tak. No. Yeah, ciekawe, czy szczyta linie papilarne. To są od dzisiaj moje linie papilarne. Ale mamy fajne rzeczy, prawda? Zobacz, jakie mama ma ładne rękawiczki. Też drugą. Dobra. Zobacz. Teraz tatuś otwiera swój prezent, tak? Pasują?
Super są. Cieszę się. Idealne. To teraz tata otwiera dwójeczkę. Tata szuka dwójki. O, mam dwójkę. Dwójka jest olbrzymia. Ciekawe co tu jest. Ciekawe co tu jest. Ciekawe co tu jest. Co tu jest. Co tu jest. Ojej. To może ja ci pomogę. Uuuu, sweterek. Oba takie ubrania, żeby poszli z dwójką. No. Takie ciepłe ubrania. No. Jak w tym kolorze? Perfekcyjnie. No fajnie, bo pasowałbyś do Mikołaja w sobie. To jest widok tylko przeznaczony dla mnie. I dla ludzi nad morzem, na plaży. O, fajnie długi. Dobry, długi jest. Fajny ten sweterek. Fajnie. Sam raz, ale trafiłam. Ja miał być taki cieplusi. Dziękuję. Też dziękuję. Apa! Może być? Mhm, dziękuję. Proszę. Co zrobiłeś? Już na części pierwsze auto rozłożyłeś? Bo ono jest z klocku i można je składać, tak? No, poskładamy. Tatuś naprawi. Poskłada, ty też będziesz umiał składać zaraz, tak? Tutaj damy. Auto. O. Mamy. Idziemy sprawdzić, czy może... Auto. Auto, tak. Idziemy sprawdzić, czy będzie holowało inne auto. Tak. Auto dla ciebie. Auto. Proszę. Możesz iść holować inne auta. Jutro może uda się po jasnemu? Może się uda. Jutro może z rana otworzymy kolejne numerki. Nie zapominajcie, jak Marta zawsze mówi, o Instagramie. I zadaniu, które na niej się znajduje. I do zobaczenia już jutro, a na Instagramie już dziś. Pa!